No są przede wszystkim Sybiracy i są ludzie, którzy byli w tym małymi dziećmi, ale jeszcze żyją, właśnie też się bardzo cieszę, że oni przyjechali. No i często są też ludzie, którzy są potomkami, dzieci, wnukowie. Jest naszym obowiązkiem dbać właśnie o ten patriotyzm, pamiętać o tych ludziach, którzy budowali tą Polskę, którzy przypłacili życiem, często złożyli największą ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Musimy się od nich uczyć, pamiętać. Tą opowieść mówią nam sami Sybiracy. Zobaczycie Państwo, wysłuchacie ich fragmentów, to są drobne fragmenty, które układają się w całą powieść. To dodaje autentyczności. I myśmy postawili na autentyczne wspomnienia tych ludzi i myśmy postawili na eksponat. Zobaczycie Państwo też, jakie to są eksponaty. Najczęściej są to rzeczy bez większej wartości materialnej. No bo trudno powiedzieć, że kawałek starej kołdry, garnek ma dzisiaj wartość materialną. Ale za tym eksponatem kryje się niesamowita wartość emocjonalna. Zwykły grzybek do celowania pończoch. Kolorowy, bardzo ładny, on już nie wygląda tak ładnie, ale dla mnie to było najważniejsza rzecz w życiu. I to była moja jedyna pamiątka i w ogóle zabawka. Proszę mi wierzyć, jest to jedyne muzeum w Polsce, które w takiej skali wykorzystuje relacje. Oczywiście, we wszystkich muzeach wykorzystujemy relacje, ale zazwyczaj ta relacja jest gdzieś z boku, ukryta. Natomiast u nas ta relacja jest wpisana w ciąg zwiedzania. Nas poprzez spokojne życie przedwojenne. Zresztą, jak wejdziecie Państwo na wystawie, jednymi z pierwszych bohaterów właśnie będzie rodzina leśników. Ojciec z córką. Matka była przestraszona, nie wiedziała, co robić, jak... Uważała, że ojca już rozstrzelali i nas to włożą, bo nie mieli pojęcia, że to będzie jakaś wywózka. No, co było, nas ogarnęła, czterech braci, siostra, która miała 9 miesięcy i stara babcia, która przyszła od drugiego brata 2 tygodnie wcześniej, żeby pomóc matce, bo matka ciężko się czuła. No i zapakowali nas na samochody, na fury, 2 fury było i wywieźli na stację w Jałowieży, na towarową, gdzie stali wagony i zwozili już rodziny leśników. Jak nas wepchnęli, potem jak miał transport ruszył, to przywieźli ojca wepchnęli. No i pojechaliśmy w końcu. Kwietnia chyba zajechaliśmy aż tam, daleko w ołtajski kraj. Dowieźli nas do wioski Gramatucha. 82 lata temu rozpoczyna się pierwsza wywózka. Pierwsza wywózka, która właśnie objęła leśników. Osoby, które znały teren, osoby, które potrafiły się posługiwać bronią i osoby, które władze sowieckie uznały za najbardziej niebezpieczne. I ten rodzaj represji, który zastosowano w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, był po raz pierwszy zastosowany na naszych ziemiach. Zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Aresztowania trwały od pierwszych dni okupacji. Natomiast wywózka była zupełnie innym, nowym wymiarem represji. Aresztowano nie tylko osoby, mężczyzn, bo można powiedzieć, że mężczyźni potencjalnie byli zagrożeniem, ale dzieci, kobiety czy starcy nie. W związku z tym zastosowano odpowiedzialność zbiorową i to jest zupełnie nowy rodzaj represji. To był szok dla tych, którzy byli wywiezieni i także dla tych, którzy pozostali tutaj. Nikt nie spodziewał się takich represji.